Polska mówi. Gość specjalny, pan pułkownik Wojciech Brofitz. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Panie pułkowniku, rozmawiamy o 30-leciu jednostki GROM. Chciałbym zapytać o kulisy powstania tej jednostki, bo na ten temat, jak to niewielu, wie pan dość dużo. Nie wiem, czy wszystko pamiętam. Proszę mi powiedzieć, kiedy pan po raz pierwszy usłyszał o tym, że ma powstać jakaś jednostka? Tak, mówiąc zupełnie serio, historia powstawania GROM-u to jest historia bardzo prosta. Złożyło się na nią kilka okoliczności zewnętrznych, niezwykle istotnych. Jedna okoliczność, wybacz mi Krzysztofie Kozłowski, że tak cię określę, wewnętrzna. Te okoliczności zewnętrzne to co się działo na przełomie lat 80. i 90. w Polsce i wokół Polski. Jak pamiętamy, Polska przechodziła transformację ustrojową. Z tą transformacją wiązała się zmiana sojuszy, w tym zasadnicza dla tej opowieści zmiana sojuszu na Bliskim Wschodzie. Polska z państwa wspierającego Palestyńczyków i generalnie roszczenia państw arabskich stała się sojusznikiem Izraela. Ten sojusz znalazł swój wyraz bardzo konkretnym, ryzykownym, trudnym do przeprowadzenia przedsięwzięciu. Otóż polskie służby specjalne zorganizowały przerzut ponad 40 tysięcy obywateli Związku Sowieckiego żydowskiego pochodzenia ze Związku Sowieckiego do Izraela. To była tak zwana alija, czyli ta wielki powrót, wielka podróż do ziemi obiecanej. Skąd to się wzięło? W telegraficznym skrócie. W Rosji narasta kryzys, jeszcze wtedy w Związku Sowieckim, kryzys ekonomiczny. Izrael obawia się o bezpieczeństwo swoich ziomków, których tam w tej Rosji jest ponad milion. Zaczynają się jakieś pogróżki, jakieś akcje, od których już niedaleko do pogromów. I zapada decyzja w Tel Awiwie, żeby tych ludzi ewakuować. Początkowo akcja jest prowadzona przez Wiedeń, ale Austriacy się boją, narastają groźby ze strony państw arabskich, ze strony organizacji terrorystycznych. Są próby na Węgrzech, w Rumunii, kończą się źle, bo nawet w jednym przypadku zamachem. Decyduje się premier Mazowiecki. Premier Mazowiecki na Światowym Kongresie Żydów zapowiada, że podejmiemy ten trud, aczkolwiek oczywiście pierwsze działania prowadzono jeszcze za Jaruzelskiego, za generała Jaruzelskiego. I nagle stajemy się państwem frontowym. Stajemy się państwem, które w każdej chwili może się spodziewać odwetu. Panie pułkowniku, premier Mazowiecki podjął tę decyzję, ponieważ chciał przy tym jakiś interes, że tak powiem, zbić kolokwialnie mówiąc, czy zrobił to tak z głębi po prostu serca, że chce pomóc? No bo przecież inne kraje, była propozycja, wycofały się, tak? Strach, lęk, różne może inne powody. A co było takim powodem, że premier Mazowiecki powiedział, wchodzimy w to? Ja myślę, że premier Mazowiecki w tak kluczowych dla Polski sprawach nie kierował się emocjami. Że była to decyzja przemyślana, a nie spontaniczna. Historia pokazała, że jest tak jak to oceniam. Ta operacja uwiarygodniła Polskę jako państwo, uwiarygodniła polskie służby, zwłaszcza kontrwywiad i wywiad, wobec naszych nowych sojuszników, wobec wspólnoty wywiadowczej Zachodu, wobec rządów Zachodu. Myśmy pokazali, że jesteśmy w stanie przyjąć na siebie ogromne ryzyko bez stawiania żadnych warunków i że jesteśmy w stanie przeprowadzić w tak trudnym okresie dla państwowości Polski tak skomplikowaną operację, bez żadnych strat. Operacja Most, bo o niej mówimy, trwała 2 lata na terenie Polski. Jej przedłużeniem były różne operacje w innych krajach, w których również brali udział Polacy.
ale to już jest inna historia. Ta operacja pokazała światu, że my jesteśmy wiarygodnym partnerem. I w tym momencie możemy dojść do pewnego wydarzenia, które miało miejsce na Rakowieckiej, w gabinecie ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Krzysztofa Kozłowskiego. Jak Państwo pamiętacie, Krzysztof Kozłowski był pierwszym solidarnościowym urzędnikiem na tym stanowisku. Krzysztof zaprosił do siebie pułkownika Sławomira Petelickiego. Sławomir Petelicki był w tym czasie zatrudniony w Wydziale Ochrony Placówek w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Był naczelnikiem tego wydziału i zajmował się, mówiąc krótko, bezpieczeństwem naszych dyplomatów za granicą. Nie tym kontrwywiadowczym, tylko takim właśnie, można dzisiaj powiedzieć, antyterrorystycznym. Sławomir Petelicki skorzystał z tego zaproszenia. Jak Krzysztof wspomina, zaprosił go głównie dlatego, że miał na niego mnóstwo donosów. Mnóstwo bardzo nieprzychylnych opinii, więc postanowił tego człowieka poznać. I Petelicki przyszedł i potwierdził, że większość tych zarzutów z tych donosów jest prawdziwa, co jeszcze bardziej ujęło Kozłowskiego. Ale Petelicki przyszedł tam z teczką pełną projektów i planów, nie z gołymi rękami. On przyniósł gotowy projekt Gromu. Mówię o tym z wielką pewnością, bo byłem przy tej rozmowie. A skąd był ten pomysł powstania tej jednostki w głowie pułkownika Petelickiego? Ja wielokrotnie powtarzałem, że jednostka wojskowa Grom powstała z marzeń. Sławek Petelicki, oficer PRL-owskiego wywiadu, człowiek z długą historią, do której się przyczepiają dzisiaj różni IPN-owscy politycy, pewnie słusznie albo i niesłusznie, miał jedną ideę fix. Marzył o tym, żeby w Polsce stworzyć jednostkę antyterrorystyczną z prawdziwego zdarzenia. Przez lata prowadził prywatne studia w tym zakresie. Zbierał materiały. Dzięki dobrej znajomości angielskiego i dostępie do literatury zachodu zgłębiał ją. Poznawał struktury, wyrabiał sobie pogląd. Był ekspertem. W tym czasie w Polsce, chyba jedynym takim, czy wiele osób wokół kibicowało temu pomysłowi? To nie było takie proste. Ten pomysł spotkał się z ogromnym entuzjazmem wśród żołnierzy różnego rodzaju jednostek, powiedziałbym, powietrzno-desantowych. Oni byli zachwyceni, oni czekali na coś takiego. Ale to jest następny krok, to już jest krok tworzenia jednostki. Ten początek to były trudne dyskusje, to były trudne rozmowy. Krzysztof Kozłowski był przekonany, że coś takiego trzeba tworzyć. Oczywiście pamiętajmy też o różnych dodatkowych elementach poza operacją Most, o zamachach na polskich dyplomatów, o wzięciu zakładników w jednej z polskich placówek. No to są wszystko takie rzeczy, które narastały. Do tego Krzysztof Kozłowski, który był, pamiętajmy, wtedy nie tylko szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ale także z tego tytułu szefem Urzędu Ochrony Państwa, czy nadzorcą Urzędu Ochrony Państwa, dostawał dokładne informacje wywiadowcze i analizy wywiadowcze. I z tych analiz wywiadowczych wychodziło wprost, no, że wchodzimy w krąg zainteresowania organizacji terrorystycznych. Że musimy się liczyć z tym, że nasi obywatele w którymś momencie staną się celem ataku. Że nasze placówki dyplomatyczne mogą być bezpośrednio zagrożone. I w związku z tym ta jego wiedza świeżo zdobyta, gdy zderzyła się z koncepcją Petelickiego, no to musiało się coś z tego urodzić konkretnego i pozytywnego dla kraju. Oczywiście duży opór był wśród tych, którzy czuli konkurencję, przede wszystkim w wojsku. To była taka zazdrość? Tak, to zjawisko dało się obserwować przez następne lata. Armia wtedy była taka rozchybotana pomiędzy ordynariatem polowym a centralami dominujących partii politycznych. I wszyscy generałowie, a wtedy to cała generalicja była jeszcze z Polski Ludowej, niczego im nie ujmując oczywiście, ale oni próbowali się załapać, że tak powiem, na nową epokę.
na nowe czasy. No i najlepiej to się realizowało albo poprzez świetne układy z księdzem kapelanem, albo poprzez układy polityczne. No taka ciekawostka historyczna na okoliczność apolityczności armii w Polsce. Natomiast no, tu powstawało coś konkretnego, fachowego. No, nie dało się nawet z nami, nas nastraszyć, pogadać, no bo byliśmy w MSW, więc mieliśmy tę tarczę ochronną. Panie pułkowniku, czy trudno było Gromowi, aby wszedł do tych, aby się plasował wśród tych jednostek top of the top na świecie, jeśli chodzi o wyszkolenie? Czy od razu Grom był zaakceptowany, że tak powiem, w innych jednostkach specjalnych świata? To jeszcze daleka droga. Na razie jest decyzja. Decyzja, którą podejmuje minister Kozłowski. I następuje proces formowania jednostki. Ten proces trwał około 2 lat, nim jednostka osiągnęła gotowość bojową. W tym czasie zostały nawiązane kontakty z jednostkami dominującymi na świecie, z Amerykanami i z Brytyjczykami. W międzyczasie wydarzyła się operacja zwana potocznie operacją Samą, w której bohaterskich czynów dokonali polscy wywiadowcy pod dowództwem Gromosława Czempińskiego. To było kolejne takie otwarcie dla świata, pokazanie naszych polskich możliwości. Dzięki temu otworzyły się możliwości treningowe w Delcie dla jednostki GRO. Ja muszę powiedzieć, że to ten pierwszy okres ukształtował mentalność żołnierza Gromu. I tu na chwilę wrócić do tego konfliktu z MON-em. Nie mogło nie być konfliktu, bo mieliśmy z jednej strony po prostu tradycyjne wojsko i fale i trepów i żołnierzy zawodowych i poborowych, a z drugiej strony mieliśmy inteligentnych ludzi, którzy przeszli doskonałe szkolenie, którzy poznali procedury najlepszych na świecie, od których wymagano indywidualności, myślenia, szerokiej wiedzy. Czyli absolutne zaprzeczenie tego, czego oczekiwano w tej uradniłowce postsowieckiej. I tacy ludzie trafiali do jednostki, tacy ludzie w wyniku szczegółowego opracowania i naboru, bo od początku świętej pamięci Sławek Petelicki dbał o to, żeby nie trafiały tam osoby przypadkowe. Kadrę stanowili ludzie wybrani, wyselekcjonowani. Mieliście Państwo okazję już z nimi rozmawiać. To naprawdę byli ludzie nietuzinkowi, którzy później całą swoją karierą pokazali, że to nie był wybór przypadkowy. Trafiali ludzie z wojska, ale trafiali też cywile. Trafiali ludzie z różnych służb policyjnych, ze straży pożarnej, z wywiadu, z kontrwywiadu, z policji, z różnych służb, ze straży granicznej. Tylko najlepsi. Ci, którzy przeszli ciężką, wzorowaną na brytyjskiej selekcję i którzy przez wąską wtedy kadrę zostali zaakceptowani. Pułkownik Petelicki, wtedy pułkownik Petelicki miał marzenia, które realizował, wytyczył drogę, którą Grom szedł. Czy Grom dziś po tych 30 latach porusza się tą samą drogą? Nie jestem w stanie odpowiedzieć panu na to pytanie. Z obserwacji, panie pułkowniku. Dlatego, że ja po 2015 roku brałem udział tylko w pożegnaniach doświadczonych operatorów, którzy musieli z jednostki odejść. I to mój jedyny kontakt z tą jednostką z tamtej pory. Ale do 2015 roku, potwierdzam, podążał tą drogą, był jednostką przodującą w Polsce, chociaż dochowaliśmy się w kraju kilku znakomitych jednostek antyterrorystycznych wojskowych. Niemniej Grom zawsze był takim wzorcem, powiem więcej, stał się wzorcem dla innych państw NATO. Bo o tym prawie nikt nie wie, ale w kilku krajach NATO powstały jednostki terrorystyczne, antyterrorystyczne, których szkolenie i struktura były wzorowane na jednostce wojskowej Grom.
Więc ta myśl Sławka Petelickiego i ta jego idea, można powiedzieć, że znalazła również zastosowanie, miejsce w innych krajach i stała się pomocna także dla obywateli innych państw. Panie pułkowniku, proszę mi powiedzieć, dlaczego nierzadko biorąc pismo militarne do dłoni, czytając wypowiedź czy to obecnych oficerów jednostki, nawet z tego pionu dowodzącego, nie możemy przeczytać, nie wymsknie się nikomu nic na temat twórcy jednostki specjalnej GROM o generale Sławomirze Petelickim. O co chodzi? Ja nie oczekuję od żołnierzy w tak upolitycznionej armii, żeby im się coś takiego wymskło. Niech oni się zajmują swoją robotą i robią to dalej jak najlepiej. Natomiast Petelicki jest postacią niewygodną dla dzisiejszej polityki historycznej. Mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni. Jest oczywiście wciąż wytykana jego przeszłość w służbach komunistycznych. Chociaż tak jak mówię, ja nie przeczę, nikt nie przeczy, że była. Petelicki nigdy się tego nie wypierał. Natomiast jego ogromną zasługą dla Polski, to jest zasługa większa niż zasługi większości tych polityków, którzy teraz chcą go wygumkować, było stworzenie takiej jednostki, było pokazanie światu, ile jest warta, bo ta jednostka sprawdziła się w operacjach bojowych na wszystkich wojnach współczesnego świata i przyczyniła się do szacunku, jakim darzono Polskę jeszcze nie tak dawno temu na arenie międzynarodowej. Panie pułkowniku, czego pan życzy na kolejne 30 lat i więcej jednostce JW-2305? Żeby wytrwała, żeby zachowała swój charakter, swoją odrębność, a kadra, żeby myślała samodzielnie. Bardzo panu dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Moim państwa gościem był pan pułkownik Wojciech Brochwicz.